Witam wszystkich widzów kanału Kucyk Toledo. Nasza klaczka huculska ma już 5 dni i nadszedł najwyższy czas, żeby ogłosić, jakie daliśmy jej imię. W komentarzach wiele razy o to pytaliście, dawaliście też mnóstwo swoich propozycji, za co Wam bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że pojawiła się ta propozycja, którą ostatecznie wykorzystaliśmy. No więc już, żeby Was dłużej nie trzymać w niepewności, poznajcie Cykorię. Takie imię dzieci wybrały, zaakceptowały i no myślę, że fajnie do niej nawet pasuje, chociaż oczywiście nie ma żadnego związku z jej strachliwością, nie. Cykoria jest bardzo ufna. No jak tu widać, że no powoli z nią pracujemy, staramy się ją przekonać do robienia różnych rzeczy, do podnoszenia nóżek, coraz lepiej to idzie. Tak się zaczęłam zastanawiać, jaki udział w przyszłym charakterze konia, w przyszłym jego usposobieniu względem człowieka ma imprinting, który przeprowadziłam zaraz po urodzeniu, czyli imprinting, czyli takie odczulenie, przyzwyczajenie do podstawowych bodźców, przede wszystkim do kontaktu z człowiekiem w pierwszych momentach życia. O, tutaj widać, że Cykoria jest po prostu małym, małym, wesołym zwierzątkiem, które lubi sobie różne rzeczy poobgryzać. W tej chwili ona nie ma jeszcze zębów i dziąsła ją po prostu swędzą, tak jak każdego niemowlaka. I ona sobie lubi różne rzeczy poobgryzać. Czasem jest to właśnie plecak, jak tutaj. Czasem są to rękawiczki mojej córki, która sobie bardzo upodobała. Ale właśnie lubi sobie te dziąsełka stymulować, w tym nie ma żadnej agresji. Ona to robi bezboleśnie dla człowieka absolutnie. Widać, że to jest obgryzanie z ciekawości. Gdyby to było agresywne gryzienie, to oczywiście byśmy takie przyzwyczajenie starali się w zarodku dusić. No więc jak to jest jeszcze z tym imprintingiem? To, co teraz widzicie, to już nie jest imprinting. To nosi nazwę wczesnego szkolenia źrebiąt. Więc, czyli to jest już taka systematyczna, codzienna praca ze źrebięciem, codzienne przyzwyczajanie go do tych rzeczy, które musi umieć, żeby być zwierzęciem użytkowym i bezpiecznym dla człowieka i dzieci. Tak się zaczęłam zastanawiać nad tym właśnie, jaki wpływ na przyszłe zachowanie konia ma imprinting, a jaki właśnie to wczesne szkolenie. Bo zauważyłam, że osoby, które przeprowadzają imprinting, praktycznie zawsze też realizują wczesne szkolenie, czyli taką tę codzienną, systematyczną pracę. Jakby oddziaływanie imprintingu można by obiektywnie zbadać tylko w ten sposób, że przeprowadzałoby się imprinting, a potem zostawiało źrebaka klaczy na przykład 2 lata i potem sprawdzało, czy ten imprinting rzeczywiście coś zdziałał. No ale tego tak naprawdę nikt nie robi, więc nigdy się nie dowiemy, co jest skuteczne, a co mniej. No i tutaj znowu przyzwyczajamy ją do tego, żeby czuła coś tam na swoich kopytkach. To nie jest jeszcze takie skuteczne czyszczenie kopyt. To jest dopiero takie oswajanie z kopytnikiem. Więc jeszcze raz, jakie elementy tego wczesnego szkolenia realizujemy? Czyli to, co już widzieliście, podnoszenie nóżek. Takie chwilowe przytrzymywanie ich też. Tutaj skrobanie kopyt. Poza tym jeszcze dotykanie, głaskanie w różnych miejscach ciała, również pod brzuchem, wzdłuż całych nóg, bo oczywiście po szyi, po zadzie. I to ma być takie głaskanie, które nie powoduje nerwowych reakcji. Co jeszcze? Zaczynamy powoli namawiać ją do tego, żeby ustępowała zadem, bo to już jest taki wiek, że konik nabrał trochę sił, nabrał trochę pewności siebie i zaczyna się robić powoli bezczelny. Odwraca się zadkiem i potrafi kopnąć w powietrzu, wyrażając swoje niezadowolenie, więc uczymy tego odchodzenia zadem od dotyku.
A tutaj widzicie, no czereśnia cały czas jako dobra mama pilnuje, co tam robimy z jej córką, ale akceptuje to, widzi, że to są delikatne, łagodne czynności i ona nie ma w zasadzie nic przeciwko. Co jeszcze? No powinno tutaj jeszcze do tego wczesnego szkolenia, no oczywiście szczotkowanie sierści, tak? Powinno do tego wczesnego szkolenia jeszcze należeć zakładanie i zdejmowanie kantara, ale tutaj się muszę przyznać niestety, że nie zdążyłam zrobić. No, w najbliższych dniach postaram się zrobić dla niej na ten źrebięcy wymiar kantarek sznurkowy i będziemy jej go zakładać, zdejmować, bo jakoś tak nie mam wielkiego przekonania do parcianych kantarów i takiego nie zamierzam kupować. Oczywiście tutaj czereśnia raz po raz w czasie tych naszych zabaw z cykorią ją karmiła. Cykoria ma świetny apetyt, to mnie też bardzo cieszy. I jeszcze tak, żeby Wam dać pojęcie o tym, no ile tego szkolenia jest w ciągu dnia, bo na podstawie tego filmu możecie mieć wrażenie, że my tam ją non-stop tam siedzimy, ją tarmosimy. Nie, tak nie jest, broń Boże. Może to jest, no jeśli to jest 15 minut dziennie łącznie, to myślę dużo. Czasem może troszeczkę mniej, jak na przykład cały dzień leje, czasem troszkę więcej, ale to jest taki rząd wielkości. I muszę powiedzieć, że taka niewielka ilość tych ćwiczeń no całkiem dobrze działa. Na razie z dnia na dzień widzę jej postępy, więc no tak wydaje mi się, że jest pojętnym konikiem. Jednej rzeczy jeszcze o cykorii nie powiedziałam, bo po śmierci Brutusa wydało mi się to oczywiste, ale może powiem wyraźnie. Cykoria z nami zostaje na 100%, nie zamierzamy jej nigdzie sprzedawać, więc proszę bardzo, możecie się do niej przywiązać.